obładowana cała ramka. Tą ilością pszczół, nie? No. Ale jest, ja pierdzielę, ale pszczółek. I wiszą jeszcze, robią się. Wiszą brody pod spodem. Nie? Ciężko matkę znaleźć taką w takim tłumie. A to byśmy ją widzieli, wiesz? Matka jest, ona sobie takim dużym krokiem zawsze idzie. Będziemy musieli jakoś to potem poukładać, poklecić. Dajmy to tu sobie bliżej może, ewentualnie. A można je wsiknąć, to one sobie pójdą. Żeby nie ten... Wiesz, tak profilaktycznie. Tutaj jak to wygląda? Są jajeczka dołem. Tutaj. Mhm. Czyli tak by wyglądało, że matka sobie gdzieś tutaj jednak wynajduje miejsce. Tak, bo jak coś, to on chyba przenoszą od razu do tych górnych ramek do tych małych, nie, nadstawki. Skoro sobie tutaj składają tą pierzgę pyłek, to muszą to A dołem, dołem w ogóle tutaj, dołem, jakbyś widział, to tutaj dołem wszędzie jajeczka są. No. Dobra, złóżmy tą ramkę. Na razie tak. I bierzmy kolejną. No to też trzeba. Aha, to jest chyba ramka pracy. To jest ramka pracy, tak, jest bez drutu. Ciężka jak skurczybyk. Ona jest cała zasklepiona, jest do wycofania. Czyli do wycięcia? No ale tu też miód jest w tej części. No jest miód, ale nic nie zrobisz. Może sobie obciąć ten miód i zjeść go. Bo... No tak. No to zgadza się. Trzeba szczepnąć. Szczepnąć pszczoły. Druga strona. Już jest ponad 80% zasklepiona, tak mi się wydaje, nie? Że to nie jest, myślę, ona że jest tak. Cała zasklepiona. No bo co, no jeszcze dłużej ją trzymasz, no nie, to ma, no nie ma sensu. Tylko gdzie to, nie... gdzie to zrzucić? To tutaj zrzucić? Tutaj, tak. Żeby się to wygryzło do... Przytrzymaj, może. Ja spróbuję jeszcze przesunąć tak, żeby do środka to wrzucić, te pszczoły. To ewentualnie popsikaj naszym orzechowym zapachem. No, spróbuj szczepnąć. To jest miód, zobacz. Psikniesz nas ewentualnie? No i ja bym tą ramkę, to chyba bym ją zostawił. Zostawiłbym tą ramkę po szczepnięciu. I co? Oprzemy ją tu na razie? Nie wiem, będziesz wkładał jeszcze ramki pracy? No, może możemy ją włożyć z powrotem, ale nie? Nie, nowe. Nową ramkę pracy? Czy będziesz chciał? Ja chcesz, ja już nie będę zakładał ramki pracy, bo ja teraz będę izolował. Czyli ramkę z węzą? Jak nie mam zakładać, ramki z węzą. No to trzeba ramkę z węzą. To włożymy ramkę z węzą. A ty jeszcze jak się dowiesz, to później ewentualnie włożysz sobie z powrotem ramkę pracy, nie? Zeptasz się pana jak Józefa. Dobra. Ja już nie zakładałem, bo jestem pewny, że będę sobie izolował. No nie, teraz tę matkę i... Aha, że będziesz izolował matkę. I w ten sposób sobie warozę wykąpię. A jak wiesz, o co mi chodzi. Wiem. Jakbyś nie izolował, to trzeba jeszcze ramki pracy włożyć. Jeszcze raz. W jaki sposób tą warozę trzeba zwalczać. Nie? No tak, czyli po to ta ramka pracy, do niczego innego. Tutaj czerw. Środkiem, nie? Zaczerwione ładnie. Patrz, ramka, na której teoretycznie powinien być... Zapas, nie? Pokarm. Zaczerwiła.
A druga strona też jest zaklejona już w 1/3, bym powiedział. Tak. Dobra, włóżmy to. Tu się nic nie dzieje. Ewentualnie tutaj bym wziął. Trochę bym to coś tutaj, co jest. Nie wiem, czy zawierucha się robi właśnie przy wyciąganiu tych ramek pracy. No nie. Ja bym spróbował już tak ustawić. Może to miało być odwrotnie. To jest coś wypukłego, a tutaj mniej. To może odwrócić? Ja nie wiem, czy ja bym tak nie zostawił, żeby czerw był w środku. Czyli tak, z tej strony. Mhm. Tak ją wyciągałeś, czy inaczej? No tak właśnie. Właśnie się zastanawiałem, bo tu mam bardziej wypukłe w tym miejscu, no, może niż nie tu. Karamka była przyglądana. W środku te ło robią mostki. Czekaj, nie, to sobie pójdą. Nie dmucha, skończyły się orzechy. Nie, przynajmniej będą potrzebne jeszcze dobrze. Ramkę pracy. O, zaczepiona ładnie rameczka. No, to kurczę, kolejne nowe pszczoły. O. Jedna ramka czerwiu to dwie ramki pszczół. Tak mówisz? No. Dwie ramki pszczół. Tutaj też jest zaczerwiony, powiem ci. Dechy do dech, jak to mówi Józek. Na jednej stronie jest 3000 gdzieś komórek, na dwóch stronach jest 6000 komórek, czyli jak się... Na drugiej stronie też 3000, na jednej ramce jest 6000, nie? Te sumy, czy te liczby robią po prostu coś niemożliwego. Szkoda by się to... No nie, no trzeba obciąć po prostu to z miodem i się zje. A resztę. Kurczę. O, ja pierniczę. Nie wiem. To jest ramka nabuzowana. Ci powiem. Też patrz, czerw. Cały czerw, no. Jeszcze jakie brody pod spodem. No ale to na tych brodach chyba nie ma nic, nie widzę, nie? Znaczy nie powinno być. Tylko sobie wiszą, po prostu śpią. To jeszcze druga strona. Jest matecznik, ale chyba pusty. Gdzieś go widziałem, tam chyba po lewej stronie z boku. Tak czy nie? No to taki pusta komórka jest. Pusty nie w środku? Pusto, nie ma nic. Ale matki nie widać.